Witam serdecznie wszystkich widzów telewizji Małopolskie TV w specjalnym, świątecznym, wielkanocnym już programie Rozmowa przy Herbacie. Dziś ta rozmowa z panem Tomaszem Dziurą, szefem restauracji Andromeda w hotelu Galaxy w Krakowie. Suto zastawione jest tu. Przede wszystkim witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie Tomaszu, oczy cieszą, podniebienie cieszy. Jesteście jedną z najlepszych restauracji w Krakowie, więc mamy czym się pochwalić. Ma czym Kraków się pochwalić. No, niech sami ludzie ocenią, czy jesteśmy dobrzy. No właśnie, ale oceniają pana bardzo wysoko. Panie Tomku, proszę mi powiedzieć, co jest takiego najbardziej tradycyjnego w okresie świąt Wielkiej Nocy? Ja rozumiem, że jajeczko, które ściskam, które pięknie jest zrobione, to też jest tradycja, ale co jest takie bardzo tradycyjne, tradycyjna potrawa, bez której nie możemy się obejść, której nie może zabraknąć na naszym wielkanocnym stole? No ja myślę, że no wszelakie wyroby wędliny, wyroby z jajek, chrzanu, buraków, no i żurek. Żurek wielkanocny, przygotowany jak u mnie w domu na wędzące, na wodzie spod tych wyrobów, które wcześniej gotujemy, z dodatkiem chrzanu. I jajka oczywiście. Ale tutaj patrzmy na nasz stół wielkanocny. Tutaj to pierwsze, to chyba nie jest chrzan, ale to coś nowego? Czy to jest tradycja hotelu Galaxy? Nie, to jest żurowina z chrzanem. Jest to taki ala sos Cumberland. Spróbujemy. Proszę nam powiedzieć, bo teraz ogólnie mówi się, że żurek, barszcz biały. Która z tych potraw wygrywa i która winna zagościć na naszych świątecznych stołach? No chyba kwestia gustu. Ja wolę taki żurek, niżeli barszcz biały. Czyli jednak bardziej żurek. Bardziej żurek. Panie Tomaszu, 13 kwietnia w salach hotelu Galaxy odbędzie się wielki kiermasz. Na co zapraszamy naszych widzów? No zapraszamy na nasze wyroby świąteczne, które przygotowujemy specjalnie na no, dla ludzi, którzy po prostu chcieliby coś skosztować niekoniecznie robionego przez siebie, mogą przyjść popróbować i ewentualnie zamówić na święta, aby mieć je bardziej luźne. No właśnie, jeśli mówimy o luzie w święta wielkanocne, to proszę mi powiedzieć, czy obserwuje pan jako szef kuchni taki wzrost zainteresowania już gotowymi, przygotowanymi, fantastycznie potrawami wielkanocnymi? Czy jak krakowianie, turyści, jak odnoszą się już do tych właśnie kiermaszy, do tych gotowych, przygotowanych potraw? Czy to znaczy, że my nie mamy czasu, czy też panowie jako specjaliści przygotowujecie to znacznie lepiej od nas? Czy znacznie lepiej, no to każdy sobie może sam odpowiedzieć, ale jest to zapewne wygodniejsze. Ktoś, kto już ma dość corocznych przygotowań, stania w kuchni, decyduje się na taką formę i jest to jednak tak jakiś wzrost. Nie jest to jakiś wielki boom, ale jest wzrost coraz większy z roku na rok. Co cieszy się takim największym, można powiedzieć, powodzeniem? Co jest takim topem targów wielkanocnych, kiermaszy te wielkanocnych w hotelu Galaxy? Na przykład popatrzmy na to, co się działo w roku ubiegłym, bo na 13 kwietnia dopiero zapraszamy. To tutaj, czy potrawy, które mamy tu przygotowane, cieszą się powodzeniem? Co tak najbardziej i co najchętniej nasi krakowianie zamawiają? Wie pan co, tak naprawdę wszystkiego na razie próbują. To były nasze, dwa razy mieliśmy taki kiermasz, ludzie na razie kosztują. Nie można tego ocenić, że coś jest naprawdę strzałem w dziesiątkę i tego będziemy robić bardzo dużo. Po prostu ludzie próbują po troszeczku, żeby spróbować, żeby nie stoły się nie uginały nie wiadomo jakimi ilościami, ale po prostu próbują. Nie ma takiego faworyta na razie. No właśnie, skoro pan mówi o nieuginanych się stołach, to ja mam pytanie, bo przed laty, jak i obecnie chyba jest to samo. Zasiadamy, jemy, jemy, jemy. I teraz jest pytanie, pan jako znawca, jak jeść i co jeść, aby nie przybrać na wadze, a jednak żeby spędzić miło i świątecznie święta? No to jest ciężka odpowiedź. Tylko mniej. Tylko mniej. No, każdy tak naprawdę święta sobie pozwala na więcej, no i tyle, i zawsze święta się kończą tak samo. A po świętach będziemy mogli dieta, właśnie. A jak wygląda według pana, bo pan jest znawcą, jak można się po świętach
radykalnie odchudzić i co trzeba zjadać albo jak zjeść? Jak widać, nie da się. Bardzo to ciężkie. Siłownia, basen i tyle. Ale rozumiem, że święta możemy sobie pozwolić spokojnie. To proszę bardzo, nam tu szybciutko mówimy, co mamy na naszych tutaj zestawach świątecznych, bo pan to też przygotowywał tutaj dla naszych widzów, zanim oczywiście konkurs wielkanocny, to co mamy tutaj na naszym stole? Tradycyjną sałatkę jarzynową, mamy buraczki z chrzanem, mamy sałatkę z buraczków z śledziem, mamy sałatkę z buraków z serem wędzonym. Pierwsza wygląda tak najbardziej dietetycznie. Tak jest, lekka. Sałatka taka z buraczków z serem wędzonym i z jajeczkiem przepiórczym. I to wszystko można zamówić tego 13 kwietnia, kiedy będziemy wraz z naszymi widzami tu w hotelu Galaxy. Tak jest. Proszę mi zdradzić, jak się robi takie wyśmienite i przepiękne już pisanki. Chyba pierwsza pisanka tegoroczna, jaką mam w dłoni. Tu akurat jest nalepiona rukola i gotowane jest to w łupinach z cebuli. Czyli to jest jeszcze kolejny przykład, że ekologicznie farbujemy. Nie korzystamy z farbek czerwonych, zielonych, żółtych, tylko jak wygląda i jak można doprowadzić jajeczka do tak pięknego wyglądu. Tak jest. Jak to zrobić? Rada, tak. No rada dla naszych widzów. Musimy użyć do tego pończoch, gdzie przyklejamy część zieloną, typu tutaj rukole, może być pietruszka i wkładamy do pończochy i gotujemy to w wodzie z łupinami z cebuli. Łupiny z cebuli, czyli najzdrowsze mamy. Chrzan to też chyba tradycyjnie musi być na stole. Musi. Świeżo starty, tu akurat jako dekoracja, ale świeżo starty. Mocny. Tutaj był ścierany, więc... Oczywiście. To rozumiem, że osoby, które ścierały tutaj pod pana okiem, to już się popłakały po takim, przy takim chrzanie. No, bywało. Bywało. Panie Tomku, dla naszych widzów Małopolskie TV mamy konkurs. Konkurs, trzy bardzo łatwe pytania. Nagrody przygotuje sam mistrz, czyli osoba, która zadba zarówno o podniebienia wszystkich tych, którzy będą spędzali święta wielkanocne w hotelu Galaxy, bo rozumiem, że będzie pan pracował. Tak jest. Jak również będziemy mieli w nagrodach zestawy zarówno słodkich, fantastycznych wypieków z hotelu, jak również potrawy. Dla pięciu takich szczęśliwych widzów mamy takie upominki od hotelu Galaxy i restauracji, właśnie przypominamy, jak się... Andromeda, czyli musimy i tak do Andromedy 13 kwietnia przyjść osobiście, aby pokosztować, zamówić, wybrać to, co będziemy konsumowali w te wielkanocne święta. Trzy pytania, ja te pytania już mam, chyba że pan ma jakieś specjalne, czwarte, bonusowe od szefa kuchni. Nie, może. Niech pozostajemy przy pana. Zostajemy przy naszych pytaniach. Pierwsze pytanie, drodzy widzowie, to jest, który dzień tygodnia jest takim tradycyjnym, mokrym dniem świąt Wielkiej Nocy? Pytanie drugie, ile gwiazdek ma hotel Galaxy w Krakowie? I trzecie, jaka zupa jest tradycyjną zupą świąt Wielkiej Nocy? Myślę, że w trakcie naszego spotkania chyba wszystko już sobie powiedzieliśmy. No to cóż, to w takim razie, czego należy panu życzyć na te święta wielkanocne panu i całej ekipie i restauracji, i hotelu? Sprawnie przygotowanych świąt. Czyli sprawnie przygotowanych świąt, a my wszyscy widzimy się 13 kwietnia Hotel Galaxy od godziny 12 do 16. Wielki kiermasz wyrobów garmażeryjnych, słodkości i te wszystkie wspaniałe rzeczy będą na dotknięcie ręki, do posmakowania i również do zamówienia na tegoroczne święta Wielkiej Nocy. W imieniu całej załogi Hotelu Galaxy życzymy państwu spokojnych, wesołych świąt, sytych, mokrych i szczęśliwych i zapraszam w przyszłości do restauracji Andromeda Hotelu Galaxy. No to w takim razie zdrowych, spokojnych i radosnych świąt. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Rozmowa przy herbacie.